Witam. Test radiotelefonu wstęgowego Superstar 3900 EFT. Radiotelefon o sporych gabarytach i wymiarach. Szerokość 200 mm, wysokość 60 mm i głębokość 290 mm. Porównanie do Harego 3. Widok z góry. Superstar Harry 3. Radio jest tak skonstruowane, że aby działał głośnik w czasie odbioru, nie trzeba wkładać wtyku mikrofonowego do gniazda. Włącznik i regulator siły dźwięku oraz blokada szumu. Płynna regulacja czułości mikrofonu oraz płynna regulacja czułości odbiornika. Płynna regulacja mocy wyjściowej i włącznik oraz regulator echa, ponieważ w tym radiu już mamy wbudowane echo. Przełącznik umożliwiający wybór dwa razy po 6 czterdziestek. Ten przełącznik działa w połączeniu z tym przyciskiem. Radio posiada również wszystkie rodzaje modulacji, płynną regulację częstotliwości nadajnika i odbiornika, przełącznik zmiany kanałów, wyświetlacz numeru kanału, wyświetlacz częstotliwości i tradycyjny wskaźnik wychyłowy, siły sygnału, która dociera do radia oraz mocy wyjściowej. Pierwszy włącznik połączony z przełącznikiem obrotowym i umożliwia wybór wyższego lub niższego pasma. Filtr przeciwszumowy, przeciwtrzaskowy NB-ANL Roger Beep. Włącznik umożliwiający podsłuch własnej modulacji przy nadawaniu, pomiar SWR-u i plus 10 kHz. Bardzo duża rozpiętość częstotliwości pracy radiotelefonu. Przy odłączonej antenie kontrola szumu własnego odbiornika. Włączę filtr NB-ANL. Pomiar mocy wyjściowej w AM-ie. I teraz z modulacją. Pomiar mocy wyjściowej w FM-ie. Pomiar mocy wyjściowej SSB. Uruchomiony nadajnik. I teraz uruchomię generator. Można jeszcze skontrolować wstęgę dolną. I uruchomię generator. Kontrola częstotliwości pracy radiotelefonu. Ponieważ ten radiotelefon został tak wyprodukowany, że ma mechaniczną, płynną regulację częstotliwości wyjściowej i potencjometr w środkowej swojej pozycji ma zapadkę, ten radiotelefon należałoby sprawdzać właśnie w piątkach. Tak został wyprodukowany. Jak widać po wyświetlaczu częstotliwości, radio jest źle zestrojone fabrycznie i pokazuje 700 Hz
powyżej kanału, co jest niedopuszczalne przy pracy na wstęgach. Można teraz sprawdzić, czy to, co pokazuje wyświetlacz w radiu, będzie pokrywało się z miernikiem częstotliwości. W tej chwili mamy częstotliwość wyjściową nadajnika w piątkach. Jak widać, rzeczywiście radio jest odsunięte o około 700 Hz powyżej kanału. Pomiar szumu własnego odbiornika przy czułości wejścia oscyloskopu 5 V. Pomiar szumu własnego odbiornika przy czułości wejścia oscyloskopu 500 mV. Włączę filtr NB-ANL. Kontrola szumu własnego odbiornika przy odłączonym generatorze. Do testów tego radia musiałem ustawić częstotliwość w piątkach. Włączę filtr NB-ANL. W danych technicznych, które otrzymałem do tego radiotelefonu, producent napisał, że czułość odbiornika jest lepsza niż 0,5 mikrowolta. A w rzeczywistości miernik pokazuje 1,4 mikrowolta przy 20 decybelach SINAT. Kontrola selektywności odbiornika. Odstroiłem generator od piątek o 2,5 kHz do góry i taki mamy wynik pomiaru. Teraz generator odstrojony o 5 kHz do góry od piątek i taki wynik mamy pomiaru. A teraz kontrola nadajnika przy odłączonym napięciu na wejściu mikrofonowym. Modulator przesterowany, napięcie na wejściu mikrofonowym 20 mV jest za wysokie, trzeba zmniejszyć. Napięcie na wejściu mikrofonowym musiałem zmniejszyć do 1 mV, czyli czułość wejścia mikrofonowego w radiu jest bardzo duża. Miernik pokazuje w tej chwili 84% modulacji, duże zniekształcenia toru nadawczego powyżej 10%. Przy napięciu na wejściu mikrofonowym 1 mV. Plusem tego radia jest odbiornik o niskich szumach własnych. Minusem tego radia może być płynna regulacja częstotliwości radiotelefonu, która jest wykonana na mechanicznym potencjometrze. Pomimo, że potencjometr ma w środkowej swojej części zapadkę, to ciężko jest go ustawić tak, aby wskoczył za każdym razem w to samo miejsce. Niestety jest to wada potencjometrów mechanicznych. Posłuchajmy, jak działa ten radiotelefon. Dobra, dzięki, wracasz przez ten.
Wyrwał mnie na rzeźki ciągu od Sutka. Dzięki serdeczne. Tutaj jest w kierunku tam dolinki. Tym, że przedstawiliście o koneczek i tam przed Wiloną są też koneczek. Miłego dnia. Dobra, to z tego zjazdu spokojnie miałeś. Kolega, ty kańca, on to mówi tutaj w prawo na tą żółtą tregę, mamy skręcić w prawo, tak? No właśnie nie wiem, kurde, jak on to mówił. Dobra, bo to chyba tak. To na górę musimy wjechać i jedziemy w dół. No właśnie, z góry zjeżdżając dopiero są w prawo dwa pasy. To jedziemy, zobaczymy, no bo kurde, myślałem, że tu, tutaj jest jakaś droga w prawo, ale to nie było, nie?